www.e-kolo.pl. Tego rodzaju piknik sportowo-motoryzacyjny to pierwszy w Zespole Szkół Technicznych. Wcześniej mieliśmy inne, dzisiaj młodzież wpadła na taki pomysł, żeby zorganizować taki sportowo-motoryzacyjny, bo i sport, i motoryzacja to dusza tej szkoły. Myślę tutaj o uczniach z klubu sportowego SPID, działającego przy Zespole Szkół Technicznych. Klub tak naprawdę ma szeroką działalność, bo chodzi tutaj o rozwijanie pasji, wszelakich pasji. To nie tylko motoryzacyjne, nie tylko sportowe, ale one też. Także każdy, kto gdzieś próbuje realizować swoje marzenia, swoje plany, swoje pasje, może trafić do tego klubu i może no, tu jakąś inicjatywą się wykazać, tak żeby pobyt w tej szkole kojarzył mu się jak najlepiej. Także rozwijamy bardzo różne pasje, bo tak jak różni są nasi uczniowie, różne są ich pasje i stąd taki pomysł na uczniowski klub sportowy. Na pikniku sportowo-motoryzacyjnym w Zespole Szkół Technicznych w Kole gościmy przede wszystkim Komendę Powiatową Policji z Koła, Polski Czerwony Krzyż, Hufiec Pracy, wszystkie te firmy, z którymi szkoła współpracuje, między innymi też właśnie Straż Pożarną, czy firmy, które tutaj na terenie koła się znajdują. Zaprosiliśmy samochody, które są samochodami w tym momencie klasycznymi, starodawnymi, ale także nowoczesne, a także motory.